Ponad 70 półfinałowych występów dzieciaków i młodzieży obejrzeli jurorzy półfinałów konkursu Mysłowice Mają Talent, organizowanego już po raz kolejny przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 i Mysłowicki Ośrodek Kultury. Młodzi mieszkańcy naszego miasta zaprezentowali cały wachlarz zdolności i umiejętności. Talenty były przeróżne, bo oczywiście klasyczny śpiew, taniec, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, ale także na przykład kostka Rubika. Byli instrumentaliści, czyli gra na flecie poprzecznym, skrzypce, nawet akordeon, także naprawdę mogliśmy tutaj być oczarowani talentami młodych ludzi. Do wielkiego finału miało awansować po 3 wykonawców w każdej kategorii wiekowej, jednak ogromna frekwencja i naprawdę wysoki poziom występów sprawiły, że o tytuł najbardziej utalentowanych mysłowiczan ubiegać się będzie aż 15 finalistów. Największą uwagę zwracaliśmy nie tylko na warsztat, ale też na oryginalność wykonania, na interpretację. Ja też ze swojej strony, jeśli chodzi na przykład o wokal i o taniec, to zwracałam dużą uwagę na interpretację aktorską, bądź to właśnie występu tanecznego, czy też piosenki. 19 maja finaliści powalczą o nagrody pieniężne i rzeczowe od licznych sponsorów. Zarówno listę laureatów, jak i partnerów konkursu Mysłowice Mają Talent znajdziecie na itvm.pl.